Dzień dobry. Dzisiaj 7 km. I piękne słońce. Dzień dobry, wiosno. Miałem śmieszną taką sytuację, jak tutaj sobie biegałem dzisiaj rano. Bo przebiegałem przez szosę, która prowadzi z Warszawy do Grodziska. No i jechały tam samochody, tam nie ma żadnego przejścia dla pieszych zasadniczo. Był samochód, który był spokojnie jakieś 400 metrów ode mnie w momencie, kiedy ja przebiegałem przez tą ulicę. I gościu mnie tak strąbił, jakbym po prostu mu prawie pod koła wskoczył. I tak sobie myślę, że kurde, my Polacy jako nacja to mamy naprawdę strasznie słabo w psychice naszej. I strasznie słabo sobie radzimy z emocjami. Jeżeli taki gościu wstaje rano, jest 6 rano i on już jadąc do pracy czy gdzieś tam indziej, gdzie jedzie, jest tak wkurzony, że musi strąbić biegacza, który kilkaset metrów przed jego maską przebiega przez ulicę, to autentycznie strasznie mi przykro. Ale ten kierowca to taki szeryf był, nie? Ja ci dam przebieganie przez ulicę, cholero! Tak. Witam gdzieś z autostrady w okolicach Warszawy. Dzisiaj chciałbym Was namówić do tego, żeby się zastanowić, jaki wpływ na nasze życie mają osoby, z którymi większość tego życia spędzamy. No i taka mała podpowiedź. Duży. Podobno stajemy się tacy jak 5 osób, z którymi najwięcej czasu w życiu spędzamy. A jak zwykle nie pamiętam, kto to powiedział, ale wydaje mi się, że to może być prawdziwe. Czyli w zasadzie jest to po prostu aplikacja takiego przysłowia, kto z kim przestaje, takim się staje. Dlatego dzisiaj namawiam Was do tego, żebyście się rozejrzeli po swoim życiu i zobaczyli tak naprawdę, po pierwsze, z kim najwięcej czasu w życiu spędzacie, a po drugie, jakie wartości te osoby przedstawiają, co wnoszą w Wasze życie, jaki mają na Was wpływ. No i jeżeli spędzasz większość życia z 5 osobami, z których kilka z nich marudzi, no to Ty na bank też będziesz marudą. Jeżeli spędzasz czas z ludźmi, którzy mówią, że się coś nie da zrobić, którzy w momencie, kiedy stają przed problemem, to wynajdują raczej powody, dla których nie da się tego problemu rozwiązać, a nie jakieś sposoby, drogi na rozwiązanie tego problemu, no to Ty też będziesz tak podchodzić do rozwiązywania problemów, prędzej czy później. Jeżeli macie faktycznie w Waszym otoczeniu kogoś, kto jest tak na maksa negatywny, no to jednak ta osoba w pewnym stopniu Was zarazi takim myśleniem negatywnym i sprawi, że będzie Wam ciężej realizować Wasze cele. No bo za każdym razem, jak będzie kwestia, czy coś Wam się uda, będzie trzeba zaryzykować, no to ta osoba Was ustawi w pozycji człowieka, który się jednak boi porażki, a nie człowieka, który liczy na to, że mu wyjdzie. To chyba o to chodzi właśnie, że staniesz się taki jak 5 najbliższych Tobie osób. To jest tak naprawdę taka namowa do tego, żeby otaczać się ludźmi, którzy sprawiają, że mamy energię robić rzeczy, że się czujemy pewni siebie. No i będę hardkorowy, natomiast powiem Wam tak, że jeżeli chcecie to zmienić, albo inaczej, jeżeli chcecie być w dłuższym okresie w Waszym życiu lepsi, w sensie szczęśliwsi, bardziej produktywni, lepiej widziani przez Wasze otoczenie, no to powinniście zmienić sobie osoby, z którymi spędzacie czas, tak? Jeżeli po tym takim audycie zdacie sobie sprawę z tego, że są w Waszym otoczeniu osoby, które marudzą, które właśnie są negatywne. Należy po prostu od tych ludzi się zdystansować, tak? Spędzać z nimi mniej czasu albo w ogóle nie spędzać z nimi czasu.
Wiadomo, każdy z nas może mieć w rodzinie taką osobę, która w ten sposób nie do końca nas motywuje. Jedynym rozwiązaniem na taką sytuację jest po prostu, żeby jak najrzadziej się z tą osobą spotykać albo z nią porozmawiać i wytłumaczyć, że tego typu komunikat dla nas nie jest kompletnie atrakcyjny. Jest szansa, że może się taka rozmowa udać. Jest taka zasada, która mówi, że przedsiębiorcy raczej będą się otaczali przedsiębiorcami, sportowcy sportowcami i tak dalej. Więc jeżeli na przykład masz ochotę przebiec w tym roku swój pierwszy maraton, to zacznij po prostu spędzać czas z ludźmi, którzy biegają. A najlepiej z takimi, którzy mają w planach przebiegnięcie swojego pierwszego maratonu również w tym roku.